To jest kwadrans na angielski, lekcja 240. Witajcie w kolejnej lekcji o uzależnieniach. Dziś zajmiemy się tematem narkotyków. A słownictwo oraz dialog w niej przedstawione pomogą wam na przykład przy oglądaniu filmów i seriali amerykańskich. Ta działka charakteryzuje się dużą ilością slangu i języka potocznego. Nie damy rady omówić wszystkich zwrotów na dragi, ale przygotowaliśmy solidne podstawy. Let's begin. Jak już wiemy, zapewne narkotyki, czyli dragi. I tutaj będzie taka kwestia trochę wymowy. Po angielsku powiemy drug. Drug. Bardzo ładnie. Drug. Drug. Tak, tam będzie takie a, prawda? Drug. Drug. Dobra, mieliśmy też taki wyraz, Wiecie, sztachnąć się, czy zaciągnąć się czyimś papierosem, tak? Czy zaciągać mm -hmm. się papierosem? I tam był wyraz drag. Drag. No, to takie a-e a łączone, czyli otwieramy buzie jak do a, ale mówimy e. Drag. Drag. No dobra, to narkotyk. Drug. Drug. Zaciągnąć się. Drag. Drag. Narkotyk? Drug. Zaciągnąć się? Drag. Wonderful, Anio. Wonderful. Mm -hmm. Zapytaj right. mnie na powtórce, już nie będę tego pamiętać. <laughs> Oprócz wyrazu drug, możemy też oczywiście powiedzieć narcotic. Narcotic. Jako narkotyki. No i tam policja, ta antynarkotykowa, jak w serialach występuje, to jest się też narcotic. Narkotyk. W skrócie, nark to jest ten policjant, który właśnie wyłapuje dealerów nark. No i narkotyki mogą być miękkie, czyli takie, które nie uzależniają fizycznie. Czyli jak się domyślasz, to będą. Soft drugs. Tak jest, soft drugs, albo te twarde, hard drugs. Hard drugs. I zaczniemy sobie od tych miękkich narkotyków. I tutaj na, na, pierwsza na liście musi się znaleźć marihuana. Okay. Po angielsku to jest marihuana. <noise> Jeszcze raz, marihuana? Tak, marihuana. Marihuana. Bardzo dobrze, tak, tam nie ma żadnego ch. Nawet w pisowni nie ma ha, także sprawdźcie. Nawet w pisowni nie ma. Potocznie zwana też Mary Jane. Mary Jane. Od razu mi się, już bym chciała dodać Austin. <laughs> jak Jane Austen. Jane Austen. Tak. Albo Mary Jane, jak dziewczyna Spidermana. Mary Jane. Czy przypadkowo dostała takie imię? Nie wiem, nie wiem. Być może. Inne określenia potoczne to będzie pot. Pat? Tak, pot. Albo Weed. Weed. Weed oznacza chwast, tak na, na co dzień normalnie, ale właśnie jako określenie na trawę, zioło to będzie weed albo dope. Dope. Pięknie, czyli pot, weed, dope. Pot, weed, dope. Okej, okay, i na tym zaprzestamy. Nie wchodzimy dalej w ten slang. Także te cztery określenia macie właśnie na marihuanę, czy trawę, czy zioło, czy ziele, jak znalazłem w internetach określenia. Okay. I często o tych miękkich narkotykach mówi się, że to są gateway drugs. Gateway drugs. What do you think it means? Gateway drug. Że to jest przepustka, czy co to jest? Taki, To jest pierwsza taka używka, która prowadzi do sięgnięcia po coraz to silniejsze środki odurzające. Okay. Narkotyk wstępny. Wprowadzający. Okay. Czyli ten, od którego zaczynamy, jednak potem apetyt rośnie w miarę jedzenia i sięgamy po coraz mocniejsze rzeczy. Czego nie polecamy? Nie, no oczywiście, że nie. Jeżeli chodzi o właśnie kwestię marihuany, to spotkamy się też z określeniem medical marijuana. Medical marijuana. Gdyż w wielu miejscach na świecie właśnie marihuana jest podawana w celach leczniczych. Tak, pamiętam, że w Polsce też była olbrzymia dyskusja na ten temat. Tak jest. No i przy okazji tutaj warto też wprowadzić słowo recreational drug. Recreational drug. Aha, jako narkotyki rekreacyjne. To tak nie idzie ze sobą w parze. Rekreacja plus narkotyki. Taki oksymoron, mówisz? Tak, mhm. Być może. Niemniej jednak takie pojęcia funkcjonują. Wiemy już, jak mówić o uzależnieniach, to już z kilku lekcji temu. Jakbyś Aniu powiedziała, że ktoś jest uzależniony od narkotyków. That somebody is drug addicted. Można powiedzieć drug addicted, pięknie, albo they have a drug addiction. I mówimy też addicted to drugs, dobrze? To pamiętajmy, okay. że to musi być to coś. I akurat przy narkotykach, przy substancjach psychoaktywnych, czy lekach też, no bo drug to też oznacza lek w odpowiednim kontekście, nie tylko narkotyk. Tak jest. Będziemy mówili o drug abuse. Drug abuse. Jakby nadużywaniu, to będzie to abuse, dobrze? Okay. I taki bardziej ogólny termin to jest substance abuse. Substance abuse, okay. Czyli to jest termin, którym pomieści na przykład uzależnienia od leków też, czyli innych substancji chemicznych, psychoaktywnych także. Okay. Żeby powiedzieć, że jest się po narkotykach, czy ktoś jest po narkotykach, to powiemy Be on drugs. Be on drugs. Czyli nie po, nie after, tylko on. Na. Drugs. Że jest na. Tak. Po angielsku będzie się on drugs. Żeby powiedzieć, że ktoś bierze narkotyki, no to możemy robić narkotyki, czyli do drugs. Do drugs. Albo take drugs take drugs. No i znowuż patrzmy na kontekst, jak nasz lekarz zapyta are you taking any drugs? <laughs> nie pyta o narkotyki. No właśnie, raczej pyta, czy jesteście na jakichś lekach stale. Chociaż w zasadzie to u lekarza to w sumie też nie wiadomo. Znowuż, kontekst musi nam podpowiedzieć. W każdym razie, doing drugs, taking drugs to będą nasze wyrażenia. Natomiast jeżeli użyjemy wyrazu drug jako czasownik i powiemy drug somebody, Drug to będzie oznaczało, że komuś podaliśmy ten narkotyk, że ktoś został odurzony. Na przykład w takim zdaniu the killer drugged his victims. The killer drugged, drugged his victims. Tak, czyli że zabójca odurzał swoje ofiary. To taki Marcin Myszka by się. Chciałam powiedzieć, właśnie jakiś kryminalny podcast nam się tu robi. Take drugs albo do drugs. Natomiast jeżeli drug samo sobie, no to wtedy podajemy ten narkotyk. Okej, okay, a podawanie leków też y, można użyć drug, że podajesz dziecku na przykład. Ale wtedy zawsze jest to jakby w trochę negatywnym znaczeniu. Jeżeli powiemy, Aha, że. Okej, okay, pejoratywnie bardziej. Tak, jeżeli powiemy I drugged him czy her. To raczej pozbawiamy przytomności, albo. To nie, to nie, to nie mówcie tak o dzieciach. Jest to za duża dawka, a um, ewentualnie, jeżeli komuś podajemy na tyle dużo jakichś środków uspokajających, o, że ktoś albo wpada w taki stan letargu, tudzież zasypia, to też wtedy drugged okay. somebody. No właśnie, odurzyć, to jest chyba takie najtrafniejsze. Jeżeli chodzi o sposoby przyjmowania. Także narkotyków. Marihuanę się pali. Między innymi można też jeść. Więc palić zioło to będzie smoke pot. Smoke pot. Okej. Okay. I tutaj wprowadzimy sobie to słówko bong. Bong. To jest taka fajka wodna, szklana, do palenia marihuany. Po polsku nazywa się to bongo. Okej. Okay. Boże, ile okay. się dzisiaj nauczył, oprócz angielskiego? <laughs> jest, to istotny wyraz. jest to istotny wyraz, bo później użyjemy go w dialogu. Być na haju, po polsku też się tak mówi, prawda? Że ktoś tak. jest na haju. Okej, okay. no to po prostu get high. Get high. No albo be high, tak? Czyli he is high. Okay. On jest na haju. He is high. Możemy też przyjąć działkę narkotyków, i taka działka to będzie fix. Fix. No, get a fix. Get a fix. Dostać działkę, no właśnie, narkotyków. Natomiast, jeżeli przyjmujemy narkotyki dożylnie, no to już użyjemy frazy: shoot up. Shoot up. Tak, shoot jako strzał, iniekcja. Shoot up. Tak. Narkotyki można też, jak w filmach widać, wciągać nosem. To szczególnie o tych wszystkich um, meksykańskich tych ga gangach. Oczywiście. Kolumbijskie, kolumbijskie i właśnie. Ameryka Południowa. Aha. I, I północna zresztą też. Tak. I takie wciąganie nosem to będzie snort drugs. Snort drugs. Tak, czyli nie smell, nie wąchamy ich, tylko snort drugs. Snort drugs. Mm -hmm. I takie zdanie może People were snorting cocaine in the toilets. People were snorting cocaine in the toilets. Ludzie wciągali kokainę w toaletach. Jakoś tak w filmach często. Tak to wygląda. To prawda. No i na koniec jeszcze jeden sposób, że tak powiem, chciałem opisać, czyli wdychać. Bo to też jest jakby wciąganie, ale inaczej. Jak się na przykład... Kiedyś to było dość popularne, w, w, nawet w Polsce, wdychanie kleju. Okej, okay. coś mi się kojarzy, lata 90. <laughs> I dzieci z dworca zoo. Tak, wąchanie kleju. I tutaj będzie sniff glue. Sniff? Tak, czyli znowu nie smell, sniff glue. A pies robi sniff? Pies robi sniff, tak. Okej, okay. sniff glue. Przyjmowanie narkotyków um, może powodować różnego rodzaju łaknienie. Tak? To jest takie ładne wyrażenie. I po angielsku takie łaknienie, czyli silne, silna chęć zrobienia czegoś, to będzie okay. craving. Craving. No, więc poznajmy frazę Cause Intense Cravings. Cause Intense Cravings. Powoduje silne łaknienie, jakiś silny apetyt, silną chęć zrobienia czegoś. Zwłaszcza po trawie, po marihuanie, odczuwa się głód i potrzebę zjedzenia czegoś. I wyobraźcie sobie, że jest specjalne określenie na ten głód. To jest munchies. Munchies. No, więc można mieć właśnie The Munchies. The Munchies. Trochę jak Aha, cheese. Trochę tak. Uważam ten wyraz za taki nieadekwatnie słodki. Mm -hmm. Munchies. Do sytuacji, tak. Tak. Niemniej jednak pasuje mi do głodu. You have the munchies. Ale jak język, chciałam powiedzieć, że język angielski jest o wiele bardziej rozbudowany w tej kwestii niż polski. Nie wiem. Znaczy, nie wiem, z tego, to jak widzę, jak my dookoła opisujemy, a to jest specjalne jedno słowo. Chyba, mm -hmm. że po polsku też takie samo, a my po prostu tego nie znamy. No właśnie, chciałam powiedzieć, że. Że ja się posiłkowałem takim słownikiem, jest polski internetowy słownik miejski i on zawiera bardzo wielu wyrażeń, których ja nie znam no wcześniej. Okay. Więc bardzo możliwe, że. Jest coś takiego jak munchies. Po polsku. Bardzo ciekawym wyrażeniem, żeby opisać kogoś na haju, to będzie be as high as a kite. Be as high as a kite. Jak latawiec. Czyli, że ktoś całkowicie odleciał, jak latawiec. Jak widzicie kogoś, można powiedzieć, że ktoś się głupkowa, to zachowuje. To właśnie... He is as high as a kite. Jest tak wysoko. No i ta mroczna strona, czyli kwestia przedawkowania. Jeżeli przedawkujemy narkotyki, bądź leki, to użyjemy wyrazu overdose. Overdose. Z tym, że wyraz overdose, czy skrót od niego, OD, OD w filmach, serialach Spotkacie się raczej z wyrazem OD. I to funkcjonuje jako czasownik. Oznacza to tyle, że ktoś często przedawkował ze skutkiem śmiertelnym. Okay. Więc może bym takie zdanie usłyszeć. She odeed on heroin and died. She odeed on heroin and died. Tak, czyli przedawkowała heroinę i umarła. Ok. OD i w czasie przeszłym OD. Śmiesznie. A jeżeli chcemy użyć innego czasownika, to możemy powiedzieć take an overdose. Take an overdose. Jakby wziąć za dużą dawkę. Ok. Ok. Na koniec wysłuchajcie dialogu, w którym wielu wyrażeń z dzisiejszej lekcji. Waszym zadaniem jest wyłapanie z dialogu, kiedy ta scena ma miejsce i kto bierze w niej udział. Zapis dialogu znajdziecie w materiale bonusowym. So, you're finally home. Oh, hi dad. I thought you would be asleep by now. It's pretty late. You thought or you hoped? Huh? What? We need to talk, daughter. I found this in your room. I googled it, and I believe it's a bong. It's not a bong, dad. It's a shisha. Well, that sounds even worse. It's used to smoke. Pot, Mary Jane, weed. I know all about it. Tell me, daughter, are you a junkie? No, Dad. I don't do drags. This is mom's friend's shisha. She asked mom to send it back to the store. I think she's planning to do it tomorrow. Oh, don't lie to me. Wait, wait. What's that smell? My gosh. You're coming back from a party. Did, did you do drugs there? Are you sneaking in the kitchen because you have the munchies? No, Dad. I'm just tired and hungry. Can we please talk about it in the morning? I guess we have to. You're obviously as high as a kite right now. The discussion makes no sense. Well, I agree with you there. So you admit to doing drugs. You know, the internet says that marijuana is a gateway drug. It's a slippery slope from there. I'd know. I had a friend who OD'd in high school. Maybe not so much a friend, but this person went to my school and. I am not high, Dad. I am just a tired teenager who needs to eat because I'm growing and my stupid friends didn't prepare any snacks for the party. And I'm starving. And I'm tired of your ignorance. Ask me next time before you Google stuff. This is a shisha, a traditional Arabic water pipe used for burning tobacco, and it's not mine. All right, all right. No need to get upset. There's uh clearly been a misunderstanding. We can uh, we can uh, talk about it in the morning. Great. Go ask Mom about the shisha, and now can I finally get something to eat? I knew you wouldn't do drugs, my little cupcake. Dad. Zachowałeś się jak typowy tata. Czyli zróbmy apery, a później powiem. Okay. To tylko tak kontrolnie. All right. W materiale bonusowym mamy także dla fanów seriali slangowe wyrażenia na heroinę i kokainę. Przyda się przy oglądaniu Breaking Bad czy Narcos. Za tydzień odcinek powtórkowy. Przejrzyjcie wyrażenia z poprzednich lekcji, zwłaszcza tej poświęconej ogólnie uzależnieniom. We'll be waiting for you next week. Until then, bye! bye.